Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mount & Blade 2 Bannerlord. Rebel zdobyte, został nam Ustcold Castle, ale jak widzicie tutaj Imperium teraz w nas wjeżdża. Możliwe, że stracimy to Seon, nie chciałbym do tego dopuścić, no ale cóż, nie mam za bardzo na to wyboru, wpływu. 65 obrońców, to spokojnie wystarczy. To spokojnie wystarczy, abym przejął ostatni zamek Sturgi w tym rejonie, w ogóle na mapie, i to teraz zrobimy. Także jedziemy na Sturgię, szybko to przejąć, aby nie dać im możliwości, czy Revel oferują mi kasiorę za to. Dobra, wiecie co, ja szybko drabinami muszę ten Revel zdobyć, żeby oni nie mieli. Tak, mi wioseczkę atakują, oblegajmy to, bo oni mi zaraz zaczną Revel oblegać. Ty, w Revel jest 10 obrońców. Revel jest 10 obrońców. Tam było 60, ponieważ był tam jakiś jeden pojedynczy gościu. Okej. Jesteśmy w czasie wojny, poddaj się. Więc ich pogonić po prostu teraz. Tutaj ich szybko pogonić. Teraz ten. Stop there. I to też będzie w porządku, jeżeli my ich teraz ostro wyłapiemy tutaj wszystkich. Tu jest tutaj 18, wejdźmy do środka. Idźmy na arenę, weźmy tych Sturgian, tutaj są. I teraz tak, idziemy do twierdzy, zarządzajmy garnizonem. Powiększmy ten garnizon. Chociażby o tych 30 ludzi. Niech tak to będzie. W dodatku, teraz wejdziemy sobie w FIFY. Może tak, w klany. Ja i tak mam tego dużo. Wezonfingowie, wy macie warczek, czyli... No to będzie najlepiej, żebyście to wy dostali. W takim razie, klany. Jeszcze raz per FIF. Wezowingowie. Grand FIF. Revel, proszę bardzo. Revel został przekazany Wezowingom. Teraz wrzucaliście ludzi, 90. Fajny tip na wrzucenie ludzi do tego. Okej, okay, już tutaj tylko jeńców wrzucili. Dobra, 150 ludzi wystarczy. Szybko teraz przejąć Ustcold Castle. Co z naszymi? Tu jest armia Urika, idzie Remtoil oblegać, więc Remtoil odzyskamy. Aha. Lekraci weszli do środka, weszli. Oblegamy teraz to, 500 ludzi tu mają. Dobra. Musimy naprawdę szybko się zająć. Ragan Vat teraz. No tu mnie troszeczkę będą plądrować, ale to nie ma znaczenia. Trzeba ich wyciąć. Trzeba ich wyciąć. Ja zaraz w ogóle rozwiążę armię. Zostawię sobie tylko dwójkę gdzieś ludzi i będę biegał i wybijał lordów. W sensie wyłapywał, nie wybijał. Od razu prowadzimy to oblężenie. Im dłużej tutaj zwlekam, tym więcej zgarnie Imperium. Więc nawet jeżeli ja dostanę, przejmę ten zamek z większymi stratami, niż gdybym poczekał chwilę i pobudował tam, to i tak jest git. To i tak jest git. Dobra. Teraz tak, podjedziemy sobie. Dobra. Może tak. Odbiegnij sobie. Bo nie chciałbym, żeby ten koń właśnie oberwał czegoś takiego. Dostał. I jeszcze żyje. Patrzcie go, no. I leży. Świetnie, na drabiny, na drabiny, na drabiny. Raz. Trafiłem chyba w balistę, nie w niego. Tak, trafiłem w balistę.
Jeszcze raz, może teraz. Nic nie trafiłem. O, teraz w niego i to jeszcze headshot. No. Oberwał, dobra. Dwa razy większe straty mi zadali. Czołgamy się na te mury. Ale zobaczymy. Problem jest taki, że no to jest Sturgia. Sturgia jest dobra w obronie muru. Ale na szczęście moje strzały latają też. Moje strzały tutaj latają. Setka do 50. Okej, okay, weteran Bowman. W końcu się przebijemy. Jeszcze chwilę. Wyżej wycofamy się, jeszcze raz pójdę. Postrzelamy ich porządnie. O, ten był nasz. Spodziewałem się, że w naszego trafię. Podejdźmy tutaj, bo tu widzę jakiegoś łucznika, który nie powinien strzelać do naszych po plecach. O, właśnie. Wchodzimy do środka. Na górę. Na górę, na górę, na górę, na górę. 218. Straty dalej. Dwa razy większe mi generują oni. Ale jest w porządku. O kurde. O kurczę. Dobra. O ty. Okej, żyjemy. Dobra. Wiecie co? Mam pomysł inny. Nie chcę ryzykować. Po prostu postrzelamy z łuku. Tak. Co strzałę. Wow, rzucił we mnie ktoś. Blade. Może je najpierw w jedną stronę. Ktoś do mnie strzela z tej strony chyba. O, właśnie. Widziałem, że już strzała mi śmignęła. Aha, ten próbuje teraz czymś rzucić. Tak. No i przebijają się. Leciał. Bowman patrzy. Dobrze. Dobra, jak to jest? 195. Oni mi 400 już dziabnęli. Sporo, sporo. Nie są to łatwe walki. Przydałoby się na następny raz. No, mam nadzieję, że już nie będzie następnej walki. O kurczę. Dobra, teraz nasi niech się przesuną i tam się wbiją. Ale przydałoby się tutaj... oberwałem, kurde, no. Rozwalenie jednak bramy. Brama byłaby o wiele łatwiejsza. Dobra, 150 ludzi im zostało.
130 już nie dostaną już tego dolewki. Tylko my też ładnie obrywaliśmy. 90. Dobra, mamy to. Mamy to. Liczyłem się ze stratami, wiedziałem, że tak to może wyglądać, ale to nie miało teraz żadnego znaczenia. Ważne, żeby zakończyć tę wojnę, bo w dłuższym... większym... O! Rozrachunku... To jest fajne. W większym rozrachunku to i tak mi lepiej pomoże. Pokazujemy litość. Czy ja to chcę wziąć? Settle Capture. Tak, biorę to dla siebie. Teraz tak. Chwilę tutaj poczekajmy. Dosłownie chwileczkę. Teraz wybiegnijmy i zrobimy disband tej armii. My tutaj nasi się rozbiegli. I wyłapujcie tych ludzi. I wyłapujcie, ja tutaj też. Tutaj ciach. Teraz ich połapać, wszystkich jako jeńców bierzemy, wszystkich dosłownie. Teraz fify. Klany. Fajnie by było Wezowingom dać jeszcze Ustcold Castle. Niech oni tutaj to wszystko bronią. Także dać to Wezowingom. Teraz tutaj. Pomóżmy im. Następny jeniec. Tu już raczej nic nie zrobię. Może tak. Na pewno awanse zrobię. Wróćmy sobie tych dwóch jeńców. Teraz tak. Prisoners tak i prisoners tak. Pięknie. Coś takiego. Tych 28 warto by było jeszcze złapać. Kurde, 70 złapało moich ludzi. Chodźmy ich teraz docisnąć. Ullman. Jeżeli jest szansa, uwolnimy naszego. Skąd mi ci jeńcy nagle? Aha, bo ja dostałem rannych i... Dobra, tu jeszcze jakiś jeden uciekał. Tam nasi znowu natrzaskali ich. Patrz, ilu jeńców teraz pobraliśmy. No i właśnie o to chodziło, żeby tak to wyglądało. Żeby tych jeńców łapać. Ten z Brotherhood, idziemy. Teraz go dorwać. 4-5, oni też 4-5. Rekrutujmy ludzi kolejnych. 5-1 już mam. O, 4-5, 5-1. 3-1, co nie da rady. Da radę. Dorwany. Dobrze. To zostawmy im. Teraz tych 39 złapmy. O, oni już są tak wycieńczeni, że zaraz będą prosić o pomoc. Świetnie, moi drodzy, Sturgia is no more. Nie ma Sturgi. Sturgia is no more. W takim razie my możemy wracać w stronę cesarstwa. Udało się. Kolejne królestwo nie istnieje. W takim razie, jak to teraz wygląda, jeżeli pójdę na plany sturgijskie? Raganvad. Mogę z tobą teraz pogadać? To jest klan, naprawdę, jakbyśmy ich zgarnęli do siebie, bo oni teraz co? Tu są u nas, tu są u nas, Kulowingowie są u nas. Wyldur, też bym chciał z tobą porozmawiać, ale nie znamy się za bardzo. Zobaczymy, czy jestem w stanie ich przekonać do siebie, bo jeżeli Raganvad, który tutaj biegnie obok mnie... Nie. Czyli nie da się, szkoda. On będzie jakimś pojedynczym klanem tutaj sobie biegał. Ale to by było fajne. To by było fajne, jakby się udało tak zrobić. O, nasi biorą jeńców i to sporo. Dobra, teraz ja muszę skorzystać z sytuacji takiej, żeby przejechać do Myzei. Oni sobie tam walczą, a my jedziemy do Myzei. Zahanis idzie u Telheim Castle wziąć? Idzie. Urik idzie do Seon. I Seon... Jeszcze się trzyma. Idzie, jest teraz oblegany. Dobra.
Widzę, że już jest oblegane. Musimy teraz przejechać bardzo długo. Bardzo daleko. Więc chciałbym pogadać jeszcze z klanami Imperium. Z klanami imperialnymi. Póki jeszcze można. Sihanis, jesteś Gorsor jest widziany. Trzeba będzie ich znaleźć lepiej. Vetranis. Mam bardzo słabą relację z wami. Jesteście z południowego, ale porozmawiajmy. Nie macie żadnych tych fifów, a ja mam co wam oferować. Już jest Ragea. Dobra, zobaczymy. Jak to pójdzie? Sprzedamy jeńców w Epi? Xeon jest oblegany, ale nasi tam są, żeby bronić. Dobra, jedzenie jeszcze troszeczkę mamy. Nie jest to jakoś dużo, ale mamy. Dobra, do Myzei jedziemy. Myzea, Zeonika. Okej, nasi wybronili. Nasi tutaj wybronili Xeon. I to ładnie wybronili. Jesteś w armii. Okej, czyli nie pogadamy. Nie pogadamy, kiedy jesteś w armii. Hmm. 79 lutersów. Okej, a ty? Mam nadzieję, że ty może nie jesteś w armii. Okej. Nie pogadamy. Weźmy tych lutersów, strzaskajmy. 23, to zostawmy wam, niech ten exp się podzieli. A my jedziemy dalej do Myzei. W tym czasie, kiedy jedziemy do Myzei, będziemy śledzić. Utelaim został zdobyty. Będą wybory. Przybył Satros. Ja jestem prawowitym władcą tych ziem. Kurde, nie udało się, szkoda. Bo fajnie by było go teraz zdobyć. Dobra. No i teraz musi być za mało, niestety. Niestety to jest za mało, szkoda. Szkoda, więc lecimy dalej. Lecimy z kolejnych przekonać, póki rozdaję, bo będę rozdawał teraz ziemię. I to jest idealny moment, żeby kogoś przekonać do siebie. Dobra, Koreniosów tutaj mieliśmy. Czyli teraz Avolosi, Radon. Zawolosów, minus 24 relacja, to tak sobie. Dolentos, Gipfor. I Eferoi to nie. Sanion, jeszcze ty, pogadajmy sobie. Ty widziany w Wostrum byłeś. Mhm. Jedziemy. Dobra. Nasze ruchy, o Gipfor. Okej, z Gyforem nie pogadam. Jakiś Brendan biega. Ceradon. Ja jestem prawowitym władcą tych ziem. Kurczę, no, była jedna piąta, że się uda. Tutaj się uda. No, muszę zdobyć jakiś solidny taki argument. Aha. Next stage teraz. No i tyle. Szkoda. Mało, no... Może gdybyśmy się bardziej znali, lepiej znali, nie? Lubili to. Co jest? Czemu mi się tak blokuje? Owner of the... Wyldur. To Garwingów mi wypowiedział wojnę. Pojedynczy klan, więc... Spoko, teraz tak. Kto to dostanie? Baranor, jesteś z Imperium. Jorik. No to ja bym dał Baranorowi. Mimo wszystko wiem, że stracę mnóstwo wpływów na to, bo to 750 wpływów mnie kosztowało, ale to jest Imperium. Niech rządzi Utelaim Kasum. Utelaim to jest Imperium? Teraz nie wiem, czy nie ten. Ja jestem prawidłowym władcą tych ziem? No, tego już mamy. Tego już mamy. Świetnie. Przyłącz się do nas.
Przełącz się do nas. Muszę sprawdzić teraz, czy na pewno, czy Utalaim czasem nie jest jakiś turgijski, batański jest. Okej, okay. No to mogłem to, nie musiałem tego dawać, no nieważne. Traciłem trochę wpływów, ale je zaraz nadrobimy sobie. To też nie ma problemu. O, ważna rzecz. Ja tu Nusun i... No. Tawin. I Porew. Może nie, Porew nie. Dobra, wy sobie na razie zróbcie ten armię. Mam nadzieję, że się wam uda, żeby wam nie wyłapią was, bo Porew samotnie biega i szuka ludzi. Nie dawałem mu żadnych ludzi teraz. O, może mu się uda. Tak, sprzedajmy jeńców. Zarządzajmy, idźmy do twierdzy. Zarządzajmy garnizonem. To jest tak. I muszę wam oddać wszystkich piechociarzy. Teraz tak. Improved garnizon. Zarządzajmy twierdzą. Improved garnizon. I teraz tak. Rekrutacja w Myzei. Przeprowadź mi 200 ludzi na... Nie, musi być 150 przecież, tak. Z Imperium tym razem. Tak, z Imperium. Dobra, ty mi to przyprowadzisz, natomiast ja wezmę garnizon i właśnie Imperium. Tych wyprzetrenowanych legionistów. Z dużo piechoty teraz wezmę. Do oblężeń mi się to mega przyda. Bo konni na oblężeniach tak sobie, średnio sobie radzą. Więc zadziałamy w ten sposób. Dobra. Rotae. Fajnie by było zdobyć Rotae, więc jedziemy tam. Aha. My też byliśmy troszeczkę... Okej, okay, Remtoil jest zdobyty. Głosowanie na Unera, to będzie Sanion. No, Jorik, patrzcie, ile on ma wieś, ile on ma ziem. W porządku. Dobrze się wydarzyło. Teraz tak, ja będę musiał zebrać, zdobyć Rotae, ale jeszcze chciałbym podjechać do Zeoniki. Podjedźmy do Zeoniki, zobaczmy, jak tam się sprawy mają. O, dużo bandytów tu śmiga też. Tak. Zeonika. Tak, Amitatys jeszcze po drodze. 50. Dobra, bandytów będę teraz chyba wybijał po drodze, bo strasznie dużo tego biega. Remtoil, teraz oni mi oblegają. Mhm. Dobra. Ktoś idzie... Idą oblegać Rotae ktoś tutaj, ale czy ktoś idzie w ogóle bronić Remtoil? Teraz tak, jeżeli wy idziecie atakować, to ja też zbiorę armię. Ja ruszę na Rotae. Dwa dni macie mi się tutaj wszyscy zebrać. I ruszymy na Rotae. Jalmaryz należy do Jorona. Joron był widziany w Poros. Okej? Okay? Jedziemy w stronę Poros. Pogadajmy z Joronem, czy się do nas nie przyłączy. Czy nie zmieni stron wraz ze swoimi ziemiami. Mhm. Może tak, tych Lutersów rzeczywiście. Szkoda, żeby to tutaj biegało. Tak. Tak, trzeba jedzenie kupić. Na pewno. O, nosi tam ładnie. Dziabnęli coś. Tak, i teraz zarządzajmy miastem. Oj, nie ma tu żarcia. Nie ma totalnie żarcia w tym miejscu. Wszystko rozbudowane, ale z jedzeniem jest problem. Mm-hmm. A to jest Joron. No z Joronem się pogadać. Jeśli to będę miał, to tu będzie dwa razy więcej żarcia dla mnie. Więc, no dobra, ale weźmy sobie to. Teraz tak. W stronę Jorona jechać.
Asesos tutaj biega. Też byśmy go pogonili, jeżeli się da. Nie bardzo się da. Zobaczmy, jest tu Ragea. Remtoil. Amnon tutaj biega. Teraz idźmy do twierdzy. Jest Joron. No, ostatnio widziany tutaj. Idź do twierdzy. Ja go tu nie widzę. Nie no, tutaj go nie ma. On musiał wyjechać. Musiał wyjechać gdzieś. Pewnie jeździ po swoich tam włościach. Zobaczmy, czy dalej jest ostatnio widziany w tym. Tak, last seen at Poros today. Tam nasi obrywają trochę. Ragea. Dziwne. Okej, okay, on został, dobra, on został dopiero uwolniony, dlatego jest w tym, tylko on nie może, on jest ranny. Dopiero co został uwolniony. Chronis prowadzi dla mnie frakcję rebeliantów. Nie da rady, nie da rady nic zrobić. Dobra, idę na Rotae. Idę na Rotae. Spróbujemy to zdobyć. Bo jeszcze ludzie do mnie się przyłączą. Ja też zgarnę kilka jeszcze osób. W momencie, kiedy oni prowadzą na mnie tam srogą ofensywę i moi walczą, to ja wlecę w ich jedno z większych miast, które jest po mojej stronie. Bliżej mnie. Ewentualnie ten zamek tam, ale ten zamek jest dość daleko. Okej. Okay. Kolejne imperium się dołączyło do boju. Właśnie oni. No to teoretycznie mógłbym to Poros zdobyć, ale ja bym chciał z nim pogadać najpierw. I mam całkiem spoko relacje. Fajnie by było zakończyć jedną wojnę, zanim zaczniemy drugą. Pogadajmy, Joron. Jesteś szczęśliwy. Szkoda, że jesteś szczęśliwy. Dobra, nie chciałem z nim grać. dobra, tu jakaś armia idzie. I tu jest druga armia. To ja tych armii się muszę pozbyć teraz. Tych dwóch z Imperium. Od razu wzięli mi tu armię, kurczę. Raganwad mi teraz wypowiedział wojnę. Pojedynczo, patrzcie go. Dobra, jedziemy. Jedziemy za nimi. No i zdobędę Poros w takim razie. Sam. No tam walczymy. Dobra, tutaj będzie bitka. Fajnie. Bo jeżeli ja to rozwalę, to naprawdę rozwalę im dużą część ludzi. Patrzcie. Co tu się teraz wydarzy? Dwie armie i te dwie armie zmieciemy. Albo i nie. Nie no. Będzie to dość wyrównane, bo ja mam dużo takich niższotierowych jednostek. Aczkolwiek mam bardzo dużo piechoty, której chcę użyć. Po prostu chcę piechotę tam wrzucić do ataku. Ja sam wezmę... Może tak. Kurion, poprowadzisz tych. Piechotą zajmie się Jorig. Łucznikami zajmie się Jana. Coś takiego. Czyli... Moje łuki. Coś takiego. Piechota. Ale tylko dlatego, żeby ich popchać dalej. Czyli piechota do przodu. Piechota do przodu. Przesuńcie mi się. Dobra, bo wy piechotą będziecie walczyć. Ostro. Dobrze. Move!
Jeszcze do przodu. Jak przejdziecie do przodu, to za wami przejdą łuki. Chcę mieć łuki w ten sposób ustawione. Konie, łucznicy koni. Przesuńcie się szybko. Łucznicy konni tutaj. Dobra, piechota do ataku. Łucznicy konni je przejść. Ich sierżanci decydują. O ty. Dobra, leży. Kawaleria. Łuki do ataku. Może tak, łuki tu. Kawaleria do ataku. Leżysz. Ty również. Do widzenia, panie katafrakcie. Dobra. Już jest wolna. Już każdy jak chce atakuje. Ups, muszę uważać, bo kolejny taki strzał i może być po mnie. Dobrze. Przecież 300, więc można powiedzieć, że liczebność pierwszej armii już pokonałem, została tylko druga, która jest podobnie liczebna. O kurde. I oberwałem. Dobra, ale to będzie przyspieszenie za to. W racji tego, że tak to wyszło. Tu 50, 100, 40, 20 gitara. No, jesteś moim jeńcem. Biorę to wszystko. Oj, to jest spore zwycięstwo dla nas. Naprawdę spore. No bo oni stworzyli te dwie armie, ruszyli na nas, sami wypowiedzieli na wojnę i widzicie, co się dzieje. Dostali ostro. Oho, jest kolejna armia. Jest kolejna armia, którą uderzymy. To niech ruszy na ten Sepstein. Kto dostanie Gerseo? Sanion, dobra. Niech będzie to Sanion. Ja bym musiał porozmawiać z kolejnymi ludźmi. Kto tutaj jest jeszcze? Dobra, no to jest oni z tym Poros. Jalmaryz należy już do Jorona również. Czyli to wszystko jest u Jorona, dlatego jest taki szczęśliwy. Ale Turiados? Za mało się znamy, Turiadosie. No dobra, skoro z Turiadosem za mało. A ty, Desporion? Również. Ortyzja należy do Puriosa. Też za mało się znamy, Puriosie. Lageta należy do Sahaniona i mogę z nim porozmawiać. Pogadajmy. Hertogea, Garios, no to to jest sam król. Marunath należy do Idwina. Również, kurczę, mała. Pogadałbym chętnie z nim. No dobra. Idźmy w polu. Zderzymy się z nimi. Kto mi tutaj teraz? Moczung z Kuzaitów wypowiada mi wojnę teraz. Okej. Okay. Kraj płonie. Trzeba przyznać, kraj płonie.
Trzeba by podpisać pokój z kimś. Ale to jeszcze nie teraz, bo jeszcze nasi ludzie nie chcą tego pokoju. Póki co, jeszcze nawet wygrywamy, można powiedzieć. Ale mam bardzo dużo kasy. Trzeba poszukać pomocy. Trzeba poszukać pomocy. Więc to, co będę chciał zrobić. Pokażcie mi Huzaitów. Może inaczej. Pokażcie mi klany. Pokażcie mi klany Huzaitów. Które nie mają Heriici. To jest Mesui. Musimy Mesui pogadać. Mam nadzieję, że i może tym razem się uda. Iltar, też pogadajmy. Dobra, to jest Mesui i Iltar. Teraz, Imperium. Imperium. Petros, to jest Samaragea. Visarios, to już było rozmawiane. Ty już jesteś u nas. Sorados, to jest Saratis, pogadajmy. Western Empire. Turiados to było. Komnos to jest Garios sam. Dobra. Mamy tutaj pogadane. Chciałbym jeszcze zobaczyć, czy są jacyś Sturgijczycy. Ragadwad jest, który no, robi mi jeszcze pod górkę. Dobra, Batańczycy. Jak jest z wami? Lujczan to nie. On już jest u mnie. Kaldo. Zobaczmy, czy jestem w stanie taki klan teraz przekonać, żeby przyłączyli się do mnie. Ci już są u mnie i ten jest też u mnie. Dobra, to jest z nimi tyle. Teraz, co my tutaj mamy? Mamy jeszcze Aserai. Czy są ludzie w Aserai, którzy mogliby się do mnie przyłączyć? Nie wiem, Lat. No, nie damy rady. Zresztą relację mamy straszną z Latem. Chciałbym porozmawiać, to w twojej przysiędze. Nie jesteś... A jesteś szczęśliwy. Bo szkoda. Szkoda, że jesteś szczęśliwy ze swoim liczem. Dobra, my gonimy tych tutaj, tę ekipę. Idą na Varzagos. Ciekawe, jak jest z wami. Nie da rady. Może przez małżeństwo by się to jakoś udało zrobić, ale tak to nie bardzo. Dobra. Tutaj niestety będziemy robić to na szybkiej walce, bo jestem tak ranny. Ale dobra, udało się. 90 tylko straconych. Biorę całą tutaj resztę. To biorę konie. Resztę zostawiam. Dobra, więc to jakoś to wybroniliśmy. Chciałbym się przetransportować w tamtym kierunku. Idziesz do Jalmaris, żeby zdobyć. Dobra. Ja może Poros. I serio, dać im takiego przytykańca, bo teoretycznie nasi już mogą chcieć mieć końca wojen. Gdzieś. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Iltar Suzaidów. Właśnie. Ja jestem prawitym władcą tych ziem. Udało się. Jeżeli on by się przyłączył do mnie, byłoby naprawdę super. Dobra. Kurczę. Ineffective, ale jeszcze będę miał jedną próbę. Zadziałało. Świetnie. Bo to mi da dużo teraz, bo on się do mnie przyłączy. I tu mam już kolejnego. Tu jest Nusun biega. Bardzo dobrze. Urośliśmy teraz w siłę, troszeczkę. Ja muszę teraz zrobić coś. Mesui. I jeszcze, jakby było, jakby się udało, to było super. Ja jestem prawitym władcą tych ziem. Zgodzi się, bo to jest moja przyjaciółka. Tutaj się udało. I tutaj się udało. Świetnie. Mamy to, czego chciałem od samego początku gry. Moja ulubiona postać w tej grze. Nie chciałem z nią walczyć. Zwróć uwagę, że nigdy nie chciałem z nią walczyć, a teraz dołączyła do nas razem ze swoimi ziemiami. Więc jest coś wspaniałego. Fajnie to zaczyna wyglądać. Dobra, ja muszę w to Poros uderzyć. Ja muszę w to Poros uderzyć zaraz. Saratis, Western Empire. Ja jestem prawitym władcą tych ziem.
Dobra. No, idą za mną już. Idą za mną, wiedzą, że to ja powinienem rządzić. Kolejne 500 tysięcy dla ciebie i kolejny się do mnie dołączył. Teraz tak. Z Joronem. Muszę pogadać z Joronem. Jeżeli nie uda się Joron, to ja będę cię atakował. Chciałbym, żeby się udało. O kurde, ile tu jest bandytów. No, Nastika się ma rebelię. Dawaj, Joron, pogadajmy. Jesteś szczęśliwy. No niestety. Będę próbował jeszcze, ale to po prostu go zaatakujemy teraz. Szkoda. Szkoda, bo chciałem tego uniknąć, ale niestety. Jeśli taką chce się bawić, to idziemy na poros. Idziemy na poros. Poros trzeba zdobyć. Albo Jalmaris. Jalmaris też mogło być, ale chyba nie. Poros i Ionica Castle. Ruszę. Może najpierw zacznę od zamku? Z drugiej strony, wiem, że nie, jakby uderzył... Wiecie co? Nie. Rotae. Idziemy na Rotae. Bo jak oni to stracą, to już będą chcieli mi płacić w ogóle. Zapłacą mi dużo. Remtel został zajęty. Świetnie. Więc jak ja teraz ich docisnę, to będzie najlepsze. Tam na razie jest w miarę spokój. Teraz tak, bierzmy to, sprzedajmy to. Jedziemy dalej. To dostanie Remtoil. Illatar, Messui. Sanion, no dobra, idę tak jak chcą, chociaż, że Illatar będzie miał na tamtym końcu, na krańcu świata właściwie. No, zobaczymy. Ale skoro Messui się do mnie przyłączyła, Suzaitów, to może wieś poszła. Taslur, pogadajmy. Chociaż ty jesteś, ty mnie nie lubisz. Ale Onker, to powiedz już lepiej. Jesteśmy na neutralu. Taslur, Onker, Sevin. Sevin nie bardzo. Będziesz chciała rozmawiać. Taslur jest wysłana wiadomość. Tulag. To jest lepiej. O, jak Tulaga dostanę, to będzie naprawdę świetne. Idziemy. Porim idzie Gerseos Castle, żeby bronić. Dobra, biorę tutaj kolejnych. Teraz. Hakun, taktyka. Tak. Rotae ma 1000 ludzi w środku, to nie dam rady. Ale tutaj, patrzcie. Tu też 1000 idzie. Atakujmy ich. Powybijajmy ich tutaj. Taslur, pogadajmy. Taslur nie. No, Jalmaris jest easy do zdobycia. Rotae. Tu jakbym oblegał, to 1000 ludzi jest. Hertogea Castle, 400. Tam mi atakują Tepes. Tam mi Tepes atakują. Pokażcie mi, czy... Jeszcze nie. Kurde, no Tepes mogę stracić, a nie chciałbym. Tu jest Remtoil atakowany. Rotae, jest 1000 ludzi w środku. Gerseos. Dobra, idę na Hertogea. Trzeba ich tak docisnąć, żeby oni totalnie nic nie chcieli już. A muszę to w miarę szybko zdobyć, więc pójdziemy drabinami. Jakby nie było. 87, dobra. Jak to zdobędę teraz, to powinno być po mojemu. Jak to zdobędę. Niestety Huzaici się już zebrali. Okej, nasi tam ładnie kogoś walnęli. To nie wiem, nie przeczytałem kogo. Autodeploy. Enkurion, poprowadzisz tych tutaj, łuczniku, tych dostanie Jorig. To idziemy do boju.
drabiny. Ich jest sporo, to nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe. Możliwe, że zrobię to na dwa razy. Albo w ogóle się wycofam, nie? Okej, okay, uciekli. Ty się przesuwają się, widzę. Patrzcie no. Jeszcze. Czy jeszcze żyje, no? Balista teraz. Czyli no, obrażę musi przyjąć. To ciągle w niego trafiam, nie w teraz nie trafiłem. To nie będzie łatwe obleżenie, nie wiem czy się nie wycofam. Nie wiem czy się nie wycofam, bo jest nieciekawie. Chyba, że... ci strzelcy to ten, ale piechota może będzie słabsza, zobaczymy. Tu podwójne mury, gdzie oni strzelają. Z drugiej strony dużo łuczników wychodzi od nich też na mury, więc też obrywają. No właśnie, ci łucznicy ode mnie. Aha. Dobra. Tak. Tak. Jest w porządku. Myślałem, że będzie gorzej. Oni są o wiele łatwiejsi niż Sturgia jednak. Myślałem, że... będzie lipa, a zobaczcie, że idziemy po równo. Wbijamy się do nich. Ale to wiedziałem, że tak się to skończy. Bo nasi akurat wyszli. Dobra. Przyspieszmy to. Przyspieszmy to, żeby już to zebrać. Tak, już tu zbiegają. Już nasza ekipa czyści te mury, to już jest koniec. My im zadaliśmy większe straty niż oni, dobra. Tu są ostatni, że jeszcze jakoś się trzymali. 40 osób zostało. No, myślę, że jak to przejęliśmy, to teraz podpisanie pokoju to już jest kwestia czasu. Że nas poproszą sami o to, mam nadzieję. Tu okażemy litość, nie chcę, tu niech będzie głosowanie, co do Hertogei. Jest, stuwa, już jest koniec, już będą nam chcieli ten pokój podpisać z nami. Dobrze, o to właśnie chodziło, żeby tak to wyglądało. Onker przyjechał z Huzaitów, Onker może być teraz w armii. Dokładnie, jest w armii. Tu lag. Zobaczymy, on też pewnie będzie w armii. Jeżeli mi się... Okej. No, jest w armii, niestety. Tak. Podpisaliśmy. W ogóle klikałem i ja nie wiedziałem, co kliknąłem. I się udało. Podpisaliśmy pokój. Dobra. Skoro jest pokój, ja tutaj disbanduję armię. I teraz tak. Dołączę się do oblężenia Jalmaris.
Dołączę się do oblężenia Jalmaris, bo to będzie najlepsze, co mogę w tej chwili tutaj zrobić. I po oblężeniu Jalmaris dopiero wtedy ruszę na Huzaitów. Tutaj jeszcze zobaczcie, że udało się utrzymać. No Tepes straciliśmy, więc nie jest najgorzej, ale nasi tu gdzieś tam lecą, nie? Ertogea trafi do Mesui. Czyli straciłaś jedno, dostaniesz drugie. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Czy to jest bardzo dalekie dla ciebie, żeby tym zarządzać? A tutaj dołączymy się do tego oblężenia. Tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!